ale mamy sporą otwartą przestrzeń. O! 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 To jest chyba najgorsze auto pod kątem prowadzenia. Tym się nie da skręcać. Jest tragiczny. Dobra, jedziemy. Tryb Fortnite, moi drodzy, dzisiaj pamiętajcie o tym, żeby zostawić suba, żeby zostawić łapę w górę. Jak dobijemy do 4000 łap w górę, to od razu wrzucam następny odcinek. Co wy na to? Dobra, startujemy. A dzisiaj tutaj gdzieś losowo sobie wystartujemy. O, co tu się stało z tym autem? Nagle to wyskoczyło. Wybrałem totalne jakieś losowe miejsce na mapce. Tej przy okazji, tu jest zamek. Zobaczymy, czy na zamku coś się w ogóle dropi. Co wy na to, żeby teraz każdy mecz startować właśnie tutaj? Właśnie to nie jest taki zamek, nie wiem co to jest. Nic nie słyszę, żadnej muzyki, żadnego dźwięku dronów, które podtrzymują ten taki... ten, wiecie co chodzi. Więc nic nie ma, ale dzisiaj tą miejscówkę będziemy sobie sprawdzać. Już widzę w mieście, na obrzeżach miasta Dropix, do którego sobie zmierzamy. I zobaczmy, zobaczmy, będziemy startować dzisiaj stąd. Czy to się opłaca? Wątpię. Dobra. To jest... mamy Lancier. Kurde, ten samochód mnie prześladuje, powiem wam. Nie wiem, czy oglądaliście poprzedni odcinek, bo oglądaliście na bank, jesteście moimi fanami. Na pewno oglądaliście. Zostawiliście tam łapę w górę, tak jak i tutaj. Pamiętaliście o tym, nie zapomnieliście. Bardzo ważne to jest, czy nie? Bardzo ważne. Zostawiajcie łapy w górę, suby. Z moich statystyk i badań amerykańskich naukowców wynika, że tylko 40% osób, które oglądają mój kanał, subskrybuje mój kanał. Nawet chyba i mniej, bo dawno tego nie sprawdzałem. Ale z badań amerykańskich naukowców tak wynika, że powinniście kliknąć suba, bo jeszcze tego nie robicie. Proste? Nie wszystko wiesz? I już kogoś mamy na celowniku. Nie ścigajcie się, błagam. Kurde, ścigają się między sobą. Cholera. Co ten Lancer tak rzuca nim? Nawet na 4 buty, halo. Nie powinno nic rzucać. Dobra, mamy coś, gościu jedzie ostro w tą stronę. A nie zatrąbił mnie na czas, dobrze. Myślałem, że mnie złapie, ale nie udało mi się. Ty, ale gdzie on się? Coś tak widzę, że tutaj koksy grają, jakieś zaawansowane taktyki i te sprawy. Typu, uuu, budynek, aj! Tutaj mamy jakiegoś wolnego strzelca. Prawdopodobnie będziemy się ścigać w tą stronę, w którą jedziemy, więc... let's go! Dobra, Porsche. Jest super, gaz, gaz, gaz. Super, mam przewagę, jest git. Tutaj wjedziemy sobie na drogę. Teraz, żeby się tylko nie rozwalić. Ten samochód na poprzednim odcinku przynosił mi takiego pecha, że to jest szok. Z każdym razem jak go miałem, to nim przegrywałem. Ale nie wiem, czy to jest... raczej to nie jest wina samochodu. Jest oczywiste, to nie jest wcale jakiś tam zły samochód. Come on, Lancer. To jest moja wina, bo ja nie potrafię grać na tym trybie. Nie znam mapy i tak dalej. Nie, dobra, jedziemy tutaj, nie będziemy skręcać. Się nie rozwalić. Najgorzej to tak, wiesz, uderzyć coś, jedziesz już rozpędzony wolnym autem i uderzyć coś i wiesz, wyhamować do zera, nie? To chyba najbardziej boli. Dobra, asfalt, asfalt, asfalt. I gazy tu cisnę w podłogę gaz tak, że aż mi krew z nogi cieknie. Bo ta Porsche'a, ona jest dobra, ona jest szybka, lekka, wiesz co chodzi. Ale pokonaliśmy. Dobrze, jest nieźle. Goście był pewnie zaskoczony, jechał tak prosto na mnie. Ale nie zwrócił pewnie uwagi na to, gdzie jest strefa, no nie? No, bardzo dobrze, ja się cieszę, ja lubię takich przeciwników. Tu słyszę... słyszę, że... słyszycie to? Słyszycie ten drop, nie? Gdzieś tutaj jest. Ja go kuźwa słyszę, ten dźwięk typowy od dropu, jakby te drony latały. O, ja teraz chyba w tym jestem. Czyżby kolejny glitch w Forza Horizon 5? Niemożliwe! To się nie zdarza w tej grze! Dobrze, jedziemy dalej. Jesteśmy w środku strefy. To niedobrze. Trzeba się z niej wydostać. I mamy tutaj kolejnego przeciwnika. Tym razem to będzie, powiem wam... ty, to chyba Camaro, coś czerwonego w każdym razie. Nie, coś innego hardkorowego. To Audi! Dobra, zero litości, to jest chyba drugi poziom. Zero litości, bierzemy się za nie. Zapchał mi, czekaj na mnie! Ale był ja, jak nie. Patro. Ale lipa, znowu mnie tak obróciło. Typo Malagi jakieś. On też się obrócił, super! To jest Bogdan. To jest jakiś Polok, chyba. Dawaj, Drag Race. Szósty poziom wyzywa drugiego. Ja pierniczę, jaki noob.
Wiecie w ogóle, co oznacza słowo noob? Nie oznacza, że jest, że jakiś gracz jest słaby, tylko to oznacza, że ktoś jest nowym graczem. A to jest trochę różnica. O kuźwa, coś ty zrobił. Audi mnie teraz rozwali, ty. Ty! Audi mnie rozwali, bez żartu. O nie, dobra, trzeba jechać na drogę, na most. Może jeszcze co z tego będzie. Na drifcie go wziąłem! Nice! On lipa. Mówię wam, na kierownicy jest tragicznie. Trzeba nagle zrobić taki szybki obrót, żeby samochodem wyprostować. Na szczęście miałem całkiem niezły wóz, także dałem radę go pokonać, ale ziomek jechał całkiem nieźle. Dobra, podejmuję wyzwanie. Mam sześciobiegową skrzynię biegu. Zapraszam Ford Bronco do zabawy. Tutaj maksymalnie szósty bieg, powinno mi wystarczyć, zobaczmy mapkę. Okej, za mną jest typo, lecimy. Trąb, 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 przecież widzę cię. Oż ty kurde, nie dało się go zepchać? Ty w drugą stronę. O nie, twarde drzewo. Nie, wstawaj, wstawaj! Wstawaj na te koła, kurde. O Boże, nie! Mogę na to patrzeć! Ja pierliczę! Cholerny Bronisław! Może jeszcze tamten typu gdzieś cię rozwali w lesie czy coś? Oby! Ty, rozwalił się. Nie żebym mu źle życzył, ale kuźwa! Ja! Udało się jakimś cudem! Co się stało? Nie wiem, co się stało. Dobra, Camarus, chodź. Dobra, zagadka dnia. Czy Camaro ma napęd na tył, czy na cztery koła w trybie Fortnite? Bo tutaj to nie jest jednoznaczne. Dobra, co robimy, pany? Zawracamy. Trzymamy się bardziej dróg. Raczej nie próbujemy podjechać pod szczyt wulkanu. Camaro nie radzi sobie zbyt dobrze ze stromymi pojazdami, uwierzcie mi na słowo, testowałem, sprawdzałem, przegrałem. Tu nie pojedziemy, tu musimy wykręcić. Jak ja to wygrałem? Nie wiem, ale to był fart. Dobra, będę udawał tu wolnego gracza, który ma garbusa. Może tamten typ do mnie przyjedzie, się skusi na pojedyneczek jakiś. Chociaż jest już 15 graczy, 14, to już jest prawie koniec mecza. Wypadałoby kogoś pokonać, żeby mieć lepszy wóz. Camaro, to nie jest zbyt dobrym pomysłem na koniec mecza. Zawrócimy. Tu widzę, że ktoś po drodze ładnie sobie śmiga. Ja będę udało zakłopotanego. A, ktoś się tam ściga w ogóle i chyba kończy właśnie pojedynek w tym miejscu. Wygląda na to tak. Dobrze, to ja sobie teraz zawracam. Pyk. Gościu, połknął haczyk chyba. Jedzie do mnie. Ma szybki samochód, ale się chyba trochę wystraszył. Trochę się wystraszył. Okej, zawrócił. Co on robi? Jedzie w drugą stronę, dobrze, czekaj. Wystraszył się Camaro. Zobaczył coś czerwonego, stwierdził, nie, to nie dla mnie. O, wiem co on robi. Zniknął. Zatrzymał się, okej. On mnie widzi na mapie, ja jego nie. Jedzie na mnie. Bardzo dobra zagrywka. O, przez las, dobra. Spróbuję. Trzeba powolutku. Od tych gałęzi takich leżących kłód można się odbić samochodem dziwnie. I też się rozwalić. My celujemy bardziej w asfalt, Camaro. Zaryzykuję przejazdem tutaj, wybiorę drogę asfaltową. Kurde, gościu lepiej pojechał. Ale moje Camaro szybkie. Ole, poszedł. O! Dawaj. Kurde, porobi. A on miał też dziewiąty poziom, on miał lepszą furę od mojej. Aha! To on miał zagrywkę dużo lepszą. Pojechał sobie na krawędź strefy i oboje chyba wiedzieliśmy, co się wydarzy, nie? Zbejtował mnie. To on mnie zbejtował. Myślałem, że ja go zbejtuję. Kurde, jakie zagrywki hardkorowe, człowieku. Nie spodziewałem się tego. O dobra, to będzie tutaj trzeba wykorzystać 100% mózgu. Ja muszę jakąś pigułę wziąć na użycie 100% mózgu. Kojarzycie jak w tym filmie Limitless, no nie?
O Boże! Ej, to była fajna zagrywka, gościu czekał na mnie, wiesz, przy krawędzi strefy. Specjalnie się tam cofnął, żeby, wiesz, mieć head start. I cisnął do maksa. No i sobie zaczniemy w tym zameczku, a tym zameczku... Ty, nie pamiętam, gdzie był ten zameczku. Gdzie jestem? Na pewno nie jestem przy zameczku. Ale jestem daleko od strefy, muszę całe miasto przejechać. Nie szkodzi, przejedziemy, tylko szukamy zameczku. Czekaj, zerknę na mapę. A, już wiem, gdzie jest zameczku. Muszę tu kawałek przejechać przez... offroadzik. Na wprost chyba. O, dokładnie tu. I tu będzie ten zameczku. To jest właściwie chyba jedyny zamek, nie? Który... Bo w czwórce to mieliśmy chyba ze 3 albo 2 zamki do kupienia, tak na stałe. Nie słyszę dropów, także nawet tam nie zajeżdżam. Nie ma. Ej, przejechałem połowę meczu. Dopiero pierwszego dropa napotkałem. W zameczku to... O, kurde, bronko? Nice! Dawaj go! O! Tutaj chyba bardzo niska prędkość maksymalna, nie? Ale nie da się go wywrócić ponoć. Dobra, no to jedziemy na pojedynek. Teraz to ja się mogę ścigać. A nie będę się ukrywał gdzieś tam po krzaczorach. I tym samochodem chyba tylko i wyłącznie na przełaj, no nie? Szóstka to mój maksymalny bieg, niestety. A ty podejrzewam, że jeszcze jest jakaś siódemka albo coś. Ale no, tu tylko i wyłącznie przełaj, także... Znajomość tego terenu na pewno to jest spory plus w tym samochodzie. Delikatnie mówiąc, nie? Bo zobaczcie, jakie tu głazy są. To jest chore zresztą, że nie można takim off-roadowym samochodem przejechać jakiegoś takiego małego głazu nieraz, no nie? Że jakoś tak się dziwnie odbija, tak jakby koło było z betonu w tej grze. O dobra, czekaj, gdzie jest mapa? Jaki jest mapa? O kurde, zawracamy. Dobrze, jedziemy. I teraz, o kurde, tu jest asfalt. Nie. I naprawdę bardzo długo czekałem na jakikolwiek drop. Ja już mam szóstkę, ja nie mogę wbić następnego biegu. Łopatka mi nie działa, zmiany biegu, kurde. Oh my god. Jak naciskam łopatkę, żeby bieg sobie zrzucić, nie działają mi łopatki poprawnie, czujecie to? Nie mogę niecałe 200, ale nie wiem, ten samochód chyba to jest jego prędkość maksymalna, tak mi się wydaje. Jedyne co to mogę sobie liczyć na to, że gościu się gdzieś tam rozwali. Chociaż coś właśnie tam odpieprzył dziwnego. 700 metrów, to musi być gdzieś już tutaj. Ja pierniczę. Nie mogę brać bronko, słuchajcie. Nie mogę brać bronko, bo on ma za dużo biegów. Ja nie mam jak zmieniać biegów. Wiecie co, ja muszę sobie zmienić klakson, bo ten, który mam, jego praktycznie wcale nie słychać. Od razu jak się go naciśnie. Czekaj, przetestuj. O, to będzie dobre do pojedynku. To mogę wybrać. Albo to też będzie dobre. No? To też jest fajne. O, ten klakson miał gościu, który mnie ostatnio pokonał. Kurczę, nie wiem który, ale chyba wszystkie są dobre. Na ten tryb. O, on miał chyba to. Podobało mi się, dobra. Lecimy. Czekaj, muszę zmienić ten samochód, bo tym się w ogóle jeździć nie da. Przy okazji zbindowałem sobie biegi inaczej i teraz mam klakson pod A, pod X-em mam mapkę i mogę sobie zmieniać na tym, na łopatach biegi też i na H-shifterze i powinno to działać dobrze raczej. No zobaczymy, wyszukujemy sobie mecza i czekamy na następne starcie, ziom. I specjalnie dla was przetestuję tą miejscówkę zameczku. Dwa razy z rzędu nie było żadnego dropa, więc... Wydaje mi się, że chyba słabo, no nie? Najlepiej to chyba wypada właśnie ten tor Bacha i jeszcze główny festiwal. O! Ale teraz od razu się pojawiłem tutaj i coś słyszę. Coś tam słychać w tle. Dobra, sprawdźmy. Od razu zaraz coś przy mnie jest. No, co prawda tylko 912 z drugiego poziomu, ale to już lepiej niż to, co mam, prawda? Czekaj, dawaj tego ziomka. Bo ja mam nowy klakson, chcę go przetestować. Bez zero litości. Ucieka ty. Ale jak pruje tym. Jak ludzie tak szybko jeżdżą tymi samochodami? Ja nie wiem, jak wy wiecie, to koniecznie piszcie w komentarzach. Ja wiem, że takie autko niezbyt dobre na offroady. Wydaje się być strasznie twarde. Nie żebyśmy lecieli właśnie z 300 metrowych górek, skakali i tak dalej. Wydaje mi się, że z takiej górki, no każde auto będzie twarde. Trochę sobie tu o miasto zahaczę, ale ciekawe, nie, że zaraz koło mnie był dropik. No
tylko jeden, co prawda. Szału nie ma. Dobre, a wjedźmy sobie tu na górkę. Tutaj zawsze w tej dolince jest taka kompletna susza, jeśli chodzi o dropy. Bardzo, jak za każdym razem jak tutaj gdzieś zajeżdża, prawie nic nie ma. Wydaje mi się, że gdzieś tam na obrzeżach w ogóle mapy jest najwięcej dropów, nie? Także chyba dobrą taktyką jest się właśnie gdzieś tam dropić. I nagle Audi S1, proszę bardzo, się nagle pojawił ten drop, jak się ta strefa skończyła kurczyć. Bierzemy Audi S1, no to jest chyba jeden z gorszych samochodów w ogóle w tym trybie, serio. Jest bardzo wolny ten samochód tutaj. Tak go zrobili i nie wiem z jakiego powodu dali mu poziom czwarty. Totalnie tego nie rozumiem. Okej, możemy wziąć sobie Devertiego, bo po pierwsze jest lepszy, a po drugie mamy teraz... Zrobiłem biegi na łopatkach, a tu jest bardzo dużo tych biegów, więc spokojnie możemy od razu piątala wrzucić mu i resztę biegów sobie dorzucić już łopatkami. Wygląda na to, że za każdym razem jak jest nowa strefa, to wtedy pojawiają się nowe dropy, dobrze, ale my już mamy całkiem niezły samochód, piąty poziom, także teraz wypadałoby chyba poszukać graczy, nie? I użyjmy tutaj technikę znaną z innych gier Battle Royale, czyli biegamy albo jedziemy dookoła strefy. I już nam się ktoś tutaj pojawia, chyba jedzie także do dropu, bo dzięki temu wiemy, w którą stronę będzie mniej więcej nasz cel, no nie? Ile ktoś tam oddali, pędzi kurczę do strefy czy coś. Mamy 33 sekundy, żeby go wyzwać na pojedynek i spróbować objechać. Na szczęście mam dobry samochód. Gościu bierze jakiś samochód. Dropa zgarnia, świetnie, ja już będę tu na niego czekał. Chodź ziomek, chodź, porozmawiajmy, ja mam bardzo zły samochód z piątego poziomu. On bierze trzeci, co on tu robi? On ma lepszy samochód od mojego teoretycznie. Aaa, zobacz jak się ściga fajnie. Jeszcze się nie ścigamy, on myśli, ja nie wiem czy on myśli, że się ścigamy czy co. Ale ucieka, okej, okay, ciekawe. Jak poleciał ty. O, wyląduje tu gdzie ja. Wyglądował. Całkiem niezły drop zeb. Nie wiem czy kogoś tak powyzywał na pojedynek czy coś, ale ucieka na razie. Dlaczego? Ma lepszy samochód. Robiłby mnie tutaj, no spokojnie, zobacz jak mnie zostawił z tyłu. Ja nie wiem czy to jest dobry pomysł, żeby go wyzwać na pojedynek, w tym tego zacznijmy, no nie? O Boże, co się dzieje z moim autkiem? Dobra, odwrócił się, jedzie w moją stronę, to jest dobry moment, żeby go... Nie odwrócił się, ale po prostu wycofał. Ja myślę, że jego autko lepsze jest jednak, zobacz. Nie był dobry pomysł go wyzywać. No ale jedziemy, jedziemy. Bo i siódemki już bym nie wbił, gdybym grał na H-shifterze. Gdybym nie przypisał sobie tych biegów do łopatek. Właściwie chyba tu głazy próbuję ominąć, świetnie. Ale jedzie za blisko nich trochę. Dobra, jakoś sobie poradził. Ja pojadę tak, bo tak mi się wykontrowało. Właściwie tu hopa za dużo. Okej, okay, wyprzedziliśmy go, ale pamiętajcie, że on ma szybszą furę mimo wszystko. Ciśniemy kawałek drogą. Ej, zostawiłem go z tyłu, musiał się gdzieś rozbić. Wow. Chętnie bym przytulił jego samochód, gdyby się udało wygrać. Idziemy, idziemy, idziemy. Okej, okay, za dużo gazu. Myślałem, że tej barierki nie rozwalam, bo to był inny jakiś kolor, inny kształt tej barierki. Strasznie rzuca tym samochodem. Zajechałem nim teraz. Myślałem, że go jeszcze nie pokonam, ale się udało. Nice. Dobra, co bierzemy? No nie mam dużego wyboru, powiem wam. Mogę wybrać albo to, albo to samo. Dobrze, gdzie my jesteśmy teraz? A, czekaj, mapkę się otwiera. O, tu. Okej, okay, jesteśmy na krawędzi strefy. Tu jest Audi S1. Chyba mogę troszeczkę... O kurczę, patrzcie ile dropów na horyzoncie. Teraz, jak już mam dobry samochód, to możecie się pocałować z tymi dropami. I dalej, taktyka dookoła strefy ciśniemy. Chyba też napęd na tył, ale nie jestem pewny. I szukamy tutaj szczęścia. Jakiegoś ziomeczka do jazdy. O, o, widzę, widzę kogoś. Ktoś tutaj kończy pojedynek. Jedziemy już prosto na niego. Rozpędzamy się. Czekaj, kilku kończy. O, dobra, ten chyba. Pojawi się gdzieś, czy nie? Czy go rozwalił ktoś? Nie wiem. Ten się tu pojawił, okej. Okay. Kurde, dziewiąty poziom. Nie jechałem w dobrą stronę. Shit. Szósty kontra dziewiąty, moi drodzy. Trzymajcie kciuki. Ciśniemy. O kurde, kilometr. Aaaa, shit. Dobra, na razie wyprzedziłem. Na razie bez przeszkód. Tu chyba będą kamienie, nie? Trzeba je... Nie, nie kamienie.
go. No i zwalniam, zwalniam, kuźwa, kuźwa. Ale mało brakowało, zaczęło mi go rzucać. Wygrałem, wygrałem, nice! Dobra, jedziemy na krawędź strefy znowu. Co my tu mamy? Honiga, dobra, niech będzie ten 9 poziom. Chociaż, no, nie był za szybki, no. Wydawało mi się, że mnie raczej rozwali szybkością. O, dobrze mnie nie strobił, bo nie jestem przygotowany. Na pojedynka, Felix. Okej. Okay. To siedzie za mną, super. Będziemy mieli z górki, zawracamy. Yes! Nice! Come on, let's go, boy! Siódemeczka. Ósemeczka. Dobra, omijamy kamienie. Ha, taktyka, chłopie. To jest, kurczę, zwycięstwo. Woo! Nice! I po co się tak pchał na mnie, no nie? Dobra, i moi drodzy, Funko F9. Pierwszy raz mam ten samochód. Tak, you can eliminate everyone. Dobra, to jest Funko Motorsport. Samochód ma jakieś przesadzone ilości koni mechanicznych. Poczytajcie sobie o nim, jest bardzo ciekawy. I nie wiem, czy tutaj jest zrobione, żeby miał napęd na 4 koła. Jedyny jego problem jest taki, przynajmniej w Fordzie Horizon 4 był z nim taki problem. Łatwo go odwrócić, co nie jest dobrą wiadomością dla mnie, użytkownika kierownicy, bo bardzo ciężko jest samochody takie wywrotne, przewrotne wykontrować. Ok, ja jestem tutaj na krawędzi strefy. Może ktoś jeszcze na mnie pojedzie, to go wyzwę na pojedynek, ale już myślę, że nie zdążę nawet tego pojedynku dojechać. Więc jedyne, na czym mogę się skupić, to sprawdzić, znaczy mniej więcej ocenić, w którą stronę będziemy jechać na tej naszej mapce. Zobaczmy, jak to wygląda, pan mi się włączył. Raczej gdzieś w tą stronę bym tak liczył, no nie? Czyli raczej będę się kierował w kierunku autostrady, a jestem już daleko od autostrady, więc jedziemy sobie na autostradę, nie? 30 sekund powinienem... O kurde, ale ciężki. Powinienem dać radę tam dojechać. Tylko jadą w zupełnie inną stronę, więc... Rzucam wszystko na jedną, wiesz... Na jedną kartę. 9 sekund. Dobra, jestem na autostradzie. O, dobra, super. Kurde, ale ciężko go opanować, gnoja. Tutaj chodźmy. O nie, mogłem drogą jechać, kurde. Nie, dobrze. Dobra, ale próbuję. Ależ to ma powera, ja cię pierniczę. Na pół gazu muszę, żeby w ogóle jakokolwiek do przodu jechać. Dobra, spróbuję tutaj przez tą dolinkę. Super, nie ma głazów, ale są drzewa. Auć. O Boże! Tym się nie da do przodu. Okej, okay, są pola otwarte, super. Bardzo delikatnie tu z gazem trzeba, bo za chwilę mieli i traci trakcję. Ale mamy sporą otwartą przestrzeń. O! 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 Niedobrze, wstawaj na te koła. Co ja mam teraz zrobić? Nie można auta resetować w tym trybie. Dobra, od razu trójka. Nie, no kurczę. To nie jest chyba dobry wybór na kierownicę, ten samochód. A, i znowu przez drzewa. Mogłem jak ten... Shit. Trzeba omijać lasy. Oh my god. Jak gęsto. Omijaj las. Będę drugi chyba. To jest 4 osoby na końcu. Boże. Aventador wygra chyba. Tak mi się coś wydaje. Tragedia, ten samochód. Mogłem zostać przy tym fokusie. Lepiej bym na to wyszedł, człowieku. Co z tego, że on wolniejszy, jak można nim jechać normalnie do przodu. A tym? Ja nie wiem, czy go bym na padzie opanował, słuchajcie. Oh my god. Ciężko. Ciężki samochód. Pierwszy raz go miałem i powiem wam, chyba ostatni. Więcej razy go nie wybiorę, jak będę grał na kierownicy. Straszny samochód. Za dużo mocy. Dobra, wyjechałem na drogę. Wpadnijcie koniecznie na mojego Instagrama, wrzucam tam mega fajne rzeczy i takie z codziennego życia i o moim samochodzie, którego możliwe, że niedługo będę sprzedawał, bo mam na oku inną furkę, ale o tym jeszcze wam tam pokażę na Instagramku i na moim kanale vlogowym. Zobaczcie sobie wideo z ostatniego mojego odpalenia po zimie mojej furki z V6 pod maską. Zerknijcie, odsyłam was, trzymajcie się, cześć!